Cześć, zapraszam Was do 26 lekcji z serii Język niemiecki dla opiekunek z ActiveMedy24. Dzisiaj troszeczkę lekcja powtórzeniowa, ale nie wyobrażam sobie, byśmy mogli pójść dalej właśnie bez takiej lekcji. Poznaliśmy dość sporo zasad gramatycznych, dość sporo różnych czasowników, więc czas, by to wszystko włożyć do jednego worka i podsumować właśnie w tabeli. Zaczynamy! Pierwsza rzecz, jaką poznaliśmy podczas naszego kursu, to były zdania z jednym zwykłym, najzwyklejszym czasownikiem, takim jak na przykład gotować, robić, pić. I to będzie właśnie pierwsza rubryka, czyli zdanie z jednym czasownikiem, takim zwykłym. Zbudujmy sobie zatem zdanie, ja gotuję zupę. Czyli to będzie iś. Koche, czyli gotuję, eine Suppe. Po jakimś czasie poznaliśmy również czasowniki rozdzielnie złożone. I tutaj zbudujemy właśnie sobie zdanie z takim czasownikiem rozdzielnie złożonym. Poznaliśmy czasownik aufwachen, budzić się, aufstehen, wstawać oraz fernsehen, oglądać telewizję. Zbudujmy sobie zdanie z czasownikiem wstawać, na przykład ja wstaję o 7. Czyli ich stehe um 7 Uhr auf. Mamy zdanie ja wstaję o 7. Czyli nasz czasownik rozdzielnie złożony się rozdziela. Przedrostek wędruje na koniec zdania. Kolejna rubryka tyczy się czasowników zwrotnych. I tu zbudujemy sobie zdanie z jednym czasownikiem zwrotnym. Poznaliśmy takie czasowniki zwrotne jak sich waschen, myć się, sich rasieren, golić się, czy sich kämmen, czyli czesać się. Ułóżmy sobie zdanie, ty czeszesz się, czyli ty, du, kämmst, czyli czeszesz, i się, czyli dyś. Tak, zróbmy tu krótką przerwę. Przerwę na to, byśmy powtórzyli sobie to zyś. Pamiętacie, że zyś, czyli to się, odmienia nam się właśnie przez osoby. Czyli gdy używamy osoby iś, to mamy myś. Gdy używamy osoby du, to mamy dyś. Gdy używamy osoby er, bądź sie, bądź es, to mamy sich. Gdy wir, to uns, gdy ihr, to euch, a gdy sie, to sich. Sie, sich. I zgodnie z tą zasadą budujemy sobie nasze zdania. Gdybyśmy mówili, ja czeszę się, byłoby ich käme mich. Du kämst dich, er kämt sich, wir kämen uns, ihr kämt euch, sie kämen sich. Ok, teraz kolejna rubryka. Tutaj mamy napisane dwa czasowniki, czyli zdanie z dwoma czasownikami, bo jak pamiętacie, poznaliśmy również czasownik modalny, myślę, czyli chciałbym. I teraz możemy zbudować sobie zdanie z dwoma czasownikami, właśnie z myślę i z takim czasownikiem zwykłym. Czyli zamiast ich koche eine Suppe, ja gotuję zupę, powiemy sobie, ja chciałabym ugotować zupę. Pamiętamy, że czasownik modalny jest ważniejszy od tego zwykłego, więc on będzie na drugim miejscu i on się odmienia przez osobę. Dlatego będzie ich möchte, ja chciałbym, ja chciałabym. Wtedy mamy resztę zdania, czyli w tym przypadku eine Suppe. I na końcu drugi czasownik, czyli gotować, kochen. Czyli mamy zdanie z dwoma czasownikami. Ale możemy również, i tu już dwie takie nowsze rzeczy, o których sobie wcześniej nie mówiliśmy, możemy również zbudować zdanie z dwoma czasownikami, z tym, że jeden z nich będzie rozdzielnie złożony. Czyli zamiast ja wstaję o 7, możemy powiedzieć ja chciałabym wstać o 7. Co wtedy? Ano zasada jest taka sama.
Czyli mamy podmiot, osobę, mamy na drugim miejscu nasze chciałabym, mamy resztę zdania i na końcu drugi czasownik nieodmieniony. Czyli ten czasownik nieodmieniony, który normalnie nam się rozdziela, będzie nierozdzielony, bo w formie, jak poznajemy ten czasownik, w formie bez okolicznika, wygląda on tak, prawda? I w ten taki czasownik to jest właśnie ten nieodmieniony, więc on w całości wędruje tu. Tak jak kochen w całości wędrowało na końcu, tak samo czy aufstehen, czy aufwachen, czy fernsehen wędruje w takiej formie nieodmienionej. Czyli ja chciałabym wstać o 7, zdanie brzmiałoby ja, czyli ich, myślę, reszta zdania, czyli sieben Uhr i na końcu aufstehen, czyli ta nieodmieniona forma tego czasownika. Aufstehen. I ostatnia rzecz to zdanie z dwoma czasownikami, z tym, że jeden jest czasownikiem zwrotnym. Czyli zamiast ty czeszesz się, powiemy ty chciałbyś się uczesać. I takie zdanie będzie wyglądało następująco, czyli ty chciałbyś, du möchtest. I teraz to się będzie zaraz po pierwszym czasowniku, czyli w tym przypadku, bo chciałbyś, czyli du möchtest, dyś się i na końcu drugi czasownik nieodmieniony, czyli kämen. Doszło nam wiele czasowników i rozdzielnie złożonych, i zwrotnych, ale widzimy, że zasada wciąż jest ta sama. Czyli na drugim miejscu znajduje się zawsze czasownik. Jeśli mamy dwa czasowniki, to na końcu znajduje się drugi czasownik w formie nieodmienionej. Nieodmieniony czasownik jest na końcu. Czy jest to czasownik rozdzielnie złożony, czy jest to czasownik zwykły, czy czasownik zwrotny, on jest na końcu przy zdaniach z dwoma czasownikami, jest on na końcu i jest on nieodmieniony. Poznaliśmy właśnie jeszcze takie czasowniki jak aufwachen, sich waschen, jeśli chodzi o czasownik zwrotny, fernsehen i właśnie to aufwachen, budzić się. Wybierzcie sobie jeden bądź dwa czasowniki z tych, które zapisałam i zbudujcie w podobny sposób sześć takich zdań, by utrwalić sobie tę konstrukcję i by wdrożyć je w mówienie w języku niemieckim. To wszystko na dziś. Zapraszam Was do kolejnej lekcji.